Nie dyskusję i kontrowersje wokół ochrony Puszczy Białowieskiej. Z nami jest dzisiaj pani doktor Barbara Pietrzak, biolog, ekolog z Uniwersytetu Warszawskiego. No właśnie, ekolodzy kojarzą nam się z działaczami, którzy się przywiązują do drzew, demonstrują. No generalnie, generalnie teraz zaczynamy, zaczynamy sobie wyobrażać ekologa jako wojującego chul chuligana, nawet można powiedzieć. Tak, przynajmniej nam przedstawiają bardzo często. Urzędnicy e, wizerunek ekologa. Pani na taką osobę nie wygląda, a jest pani ekologiem, zajmuje się pani tą dziedziną. E, właśnie, kim jest ekolog? Dla biologa, e, ekolog to, to specjalista z jednej z dyscyplin mm -hmm. nauki, dziedzin nauki, jaką jest biologia, obok fizjologa, zoologa, botanika. E, ekolog, którego, którego działku jest Ekologia, czyli nauka zajmująca się, nauka, która bada relacje między organizmami i relacje między organi ich organizmami a ich środowiskiem, środowiskiem, w którym żyją. Jest to nowoczesna dyscyplina naukowa, która stosuje metodę naukową, która korzysta z osiągnięć nowoczesnych technologii, która stosuje modelowanie matematyczne i w ogóle narzędzia matematyczne do przedstawiania, opisywania zjawisk, okazuje się, że wiele procesów przyrodniczych możemy opisać językiem matematyki. Także tak naprawdę dzisiaj biologia środowiskowa stała się, staje się nauką ścisłą. Zaczęliśmy od definicji ekologa, bo wiem, że ta definicja gdzieś umyka, że, że Urzędnicy, że osoby, osoby które decydują e, o przyrodzie w naszym kraju niespecjalnie biorą pod uwagę fakt, że e, ekolodzy naukowcy mają do powiedzenia coś więcej niż, e, niż tylko swoje wyobrażenia i pobożne życzenia, ale mają, dysponują e, wiedzą naukową. Ta wiedza jest dostępna. Mhm. Ta wiedza jest, wystarczy po nią sięgnąć, wystarczy mhm. rozmawiać, mhm. słuchać, czytać. Jasne. Ta wiedza jest dostępna. Mówi się też często w przypadku puszczy, że, że brak jest danych, że, że nie wiadomo, że może trzeba przeprowadzić eksperyment, część drzew zostawić, część wyciąć, zobaczyć co się będzie działo, ale to nie jest potrzebne, ponieważ takie eksperymenty już były. Fakt, że wytniemy, wytniemy drzewa, w, w których kornik jest, nie oznacza, że tego kornika zlikwidujemy. Nie, na tak pewno jest? go nie zlikwidujemy. Mhm. E, okazuje się, że też raczej nie zmniejszymy intensywności jego działalności, mhm. nie skrócimy czasu tego pojawu, nie zmniejszymy ilości e, drewna, za, drzew zaatakowanych, zaatakowanych no przez właśnie, kornika. To jest kluczowe, e, prawda? Mhm. E, okazuje się, że te działania są często bardzo mało skuteczne. E, a, czy mieć, a czy mogą mieć jakieś e, efekty negatywne? żeby o, jakkolwiek móc ograniczyć mm -hmm. rozrost liczebności korników. Trzeba wyciąć w ciągu e, dwóch czy trzech tygodni od momentu, kiedy kornik zaatakuje drzewo. 80% drzew w całym lesie, które zostały zaatakowane, 80% drzew to w Puszczy Białowieskiej nie jest możliwe. Żadne działania le, leś, nie leśne, nie. sanitarne nie mają szansy, z, na, z tego co nam mówią dane naukowe, nie na ma powodzenie. Szans, tak. Nie ma szans. Mm -hmm. Puszcza Białowieska jest ostatnim tak dobrze zachowanym fragmentem lasu niż innego w tej strefie klimatycznej. Nie mamy takich więcej y, lasów de facto na świecie. Mhm. To, to jest coś unikatowego, to jest coś naprawdę wyjątkowego. To, że ta poja to pojawienie się Kornika mhm. w tej chwili jest tak intensywne, czy przyjmuje Swoją drogą 100 lat temu było kilkukrotnie większe. To, to się powtarza w cyklach i tu nie mamy nic. ta sytuacja obecna nie jest wyjątkowa. Czy nie jest to jakaś epidemia, która z, która, przez którą puszcza y, zginie za normalne, kilkanaście To jest lat. normalny cykl mhm. życia lasu. To jest no normalny są. cykl życia lasu. Jednym z osiągnięć ekologii jest dostarczenie nam naukowych, y, nauk wykazanie naukowe, naukowych dowodów, dostarczenie na to, że coś to co nazywamy zaburzeniami. Y, jest tak naprawdę naturalnym elementem cyklu życiowego wielu ekosystemów. Mhm. W, w, w lesie w pewnym momencie zamiera część drzew, tworzy się przestrzeń dla, dla nowych gatunków, dla młodych drzew, e, przestrzeń też niezacieniona, mhm. tam wyrastają, mhm. wyrastają młode drzewa. To wszystko, co, je, co, co jest zacienione normalnie w lesie, może ma szansę wtedy wyrosnąć? Tak, wchodzą na, na te martwy, martwe pnie drzewa, są też, też zasiedlane, to drewno jest zasiedlane przez różne organizmy. To jest naturalny, powtarzający mm -hmm. się częściej, rzadziej, dłuższy lub krótszy cykl mm -hmm. życia lasu. Co w takim razie powiń, po, powinniśmy robić z puszczą, tak zgodnie z najlepszą wiedzą pochodzącą od ekologów, naukowców? Zostawić w spokoju. Dla mnie to jest troszeczkę też taka, takie pytanie, czego chcemy. Czy chcemy pokazać naszym dzieciom odrastający, równo posadzony przez leśników las mm -hmm. pod dyktando człowieka, czy chcemy naszym wnukom pokazać ostatni nat naturalny las w tej strefie klimatycznej w Europie? Ja myślę, że przede wszystkim sobie na to pytanie muszą odpowiedzieć nasi decydenci, urzędnicy, leśnicy. Mam nadzieję, szczerą nadzieję, że będzie to odpowiedź taka, jakiej wszyscy byśmy chcieli, czyli żebyśmy zostawili puszczę w spokoju i zapuścili ją, tak jak pani doktor powiedziała. Dziękuję bardzo za rozmowę.